Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym słodkim poradniku wideo i dzisiaj zapraszam na pustynne ciasteczka czekoladowe. Ciasteczka są lekko popękane z wierzchu, delikatnie chrupiące i miękkie w środku. W smaku są czekoladowo-migdałowe z dodatkiem żurawiny. W czasie pieczenia w domu nosi się piękny zapach czekolady, a i przygotowanie zajmie Wam dosłownie kilkanaście minut. Zapraszam Was także do udziału w nowej zabawie. Tym razem zabawa odbędzie się na Facebooku. Link do zasad czy też regulaminu zabawy znajduje się pod tym filmikiem. Fundatorem nagrody jest sklep internetowy przypinkowo.pl. Tam możecie zrobić swoje indywidualne wzory przypinek, magnesów na lodówkę czy też kolczyków. Nagrodami są takie oto magnesy na lodówkę. Jest to seria limitowana, nawet ja takiej nie posiadam. Zresztą sami wejdźcie na Facebooka, przeczytajcie, zapoznajcie się z zasadami. Zabawa jest bardzo prosta i do rozdania jest kilka takich oto nagród. Masło ucieramy z brązowym cukrem na gładką kremową masę. Jajka rozbijamy i rozmącamy je widelcem w szklance, dodając odrobinę olejku waniliowego. Następnie stopniowo je dodajemy do kremu maślanego, cały czas miksując, aż uzyskamy gładki i puszysty krem. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i odstawiamy na bok. Migdały rozdrabniamy w blenderze na pył i prażymy na patelni, aż się delikatnie zrumienią. Czekoladę rozpuszczamy w małej miseczce w kąpieli wodnej i stopniowo dodajemy do masy kremowej, cały czas miksując do połączenia się składników. W kolejnym kroku dodajemy mąkę i miksujemy. Następnie dodajemy prażone migdały i ponownie całość jeszcze raz mieszamy. Na sam koniec dodajemy żurawinę lub rodzynki. Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia i nakładamy duże łyżki, formując ciasteczka. Powinno wyjść około 12-15 sztuk. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 11-14 minut. Nie należy wydłużać czasu pieczenia, gdyż ciasteczka będą zbyt wysuszone. One powinny być z wierzchu lekko chrupiące i miękkie w środku. Po więcej ciekawych przepisów zapraszam na stronę www.deserek.tv.